Ola, moi drodzy, w 30 odcinku vloga zapraszam Was do hotelu R2 Pahara Beach. Kochani, hotel jest bardzo faniutki, a takim tutaj mają od ludzi od Costa Calmy. Więc zaczniemy sobie tym razem o restaurację. Tutaj jem teraz lunchek, jest godzina, słuchajcie, 14. I co, zobaczcie. Restauracja jest bardzo fajna, duża, dobry serwisik, duża jedzonka. Słuchajcie, ryby, słynne ziemniaczki. Także teraz Wam pokażę te obrazy. O, proszę bardzo. Mamy klasyczne ziemniaczki kanaryjskie, mamy słynne sosy do nich, mamy mięsko, mamy, kochani, ryby. Kuchnia jest bardzo tutaj wszechstronna. Słuchajcie, no i tak jeszcze jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, to jest oczywiście paella. Dzisiaj akurat nie ma paella z owocami morza, bardzo fajna, także nie będę Wam robił smaka. Przechodzimy sobie dalej, słuchajcie, i wychodzimy tu malutko sobie z restauracji. Słuchajcie, ja akurat nie jadłem tu posiłki, śniadanie, będę kolację cały czas w restauracji głównej, z której właśnie wychodzimy. Za mną tutaj widzicie bardzo fajne stoliki są, duże stoliki są na dwie osoby, na parę. A jeszcze ważna sprawa, bo ponieważ możemy sobie jeszcze też sobie, słuchajcie, zjeść na zewnątrz. Zobacz, tutaj akurat nie, dzisiaj jest wiecznie, więc nie wszystkie stoły są otwarte. Proszę bardzo, o. I tak wygląda tutaj wszystko na zewnątrz. Słuchajcie, myślę, że teraz Was obwiozę. Tutaj mamy taki jakby taras z barem. Może faktycznie, kochani, pójdziemy sobie do baru. O, pójdziemy sobie do baru. Moje koleżanki tutaj już też mało idą. I słuchajcie. Olu, czy jest zadowolony z tego hotelu? Bardzo, słuchajcie, prawie to tydzień mieszkałem dzięki konferencji taki, więc kochani, tu Wam pokażę troszeczkę to otoczenie, czyli byliśmy w restauracji, pójdziemy teraz do baru. Na końcu może skończymy, słuchajcie, na czym? Na basenie. Także wchodzimy teraz malutko do baru. O, wchodzimy sobie, słuchajcie, do baru. Wieje wiaterek, więc mikrofon założyłem. Słuchajcie, bar bardzo miły, nigdy nie spotkałem tutaj, słuchajcie, jakichś dużych kolejek, są tutaj takie automaty, słuchajcie, do papierosów, jak ktoś lubi palić, można sobie było zawsze wody nalać, tutaj zobaczcie, proszę bardzo, o, też wodę, kochani, często, codziennie w butelkach donoszono mi do pokoju, także wchodzimy sobie tutaj do baru i bar się nazywa Bar Playa Langa, tak? Znaczy, można dodatkowe drinki sobie zamawiać. W koncepcji o nich ludzi zależy, jakie wybieracie, są zawsze opisy. Proszę. Mojito 8 euro. Na przykład jakiś Mai Tai 8 euro. Dodatkowe drinki, słuchajcie, są dodatkowo płatne, a w inkluzywie mamy, zobaczcie, różne lokalne alkohole. O. Tutaj macie też przy okazji jakiś telewizor, jakiś meczek jak leci i tak stoliki wyglądają. Jest parę sklepików i zawsze jakieś zakupy można zrobić na prezenty, jak zapomnicie. Dobra, o. Czy tak jakby najważniejsze tutaj taki, poza recepcją, takie miejsce to jest właśnie, to jest stołówka, bar i to wyjście później na plażę na inne tematy. Dobra, tu jest recepcja. Tak, duża przestrzeń, ładna recepcja. Tu nie będę Was tak męczył, tylko chcę przy okazji jeszcze Wam pokazać właśnie ten widok, słuchajcie, tutaj z tego terasu. Gdzieś tu były te drzwi wejściowe, zaraz zobaczymy, kochani. O, proszę, tutaj, słuchajcie, mamy ten piękny taras. Zobaczcie sobie, tu będzie ogólny widok na hotel. Na pokoje, proszę bardzo. Ja spałem tam w tych pokojach na dole. Słuchajcie, w lewo mamy miejscowość Costa Calma, a w prawo plażę Sotavento. Słuchajcie, ja spacerować, akurat nie spacerowałem, ale moi przyjaciele średnio do Costa Calmy spacerowali około pół godzinki, a do tutaj do niecałej godzinki do plaży Sotavento. Także pomalutku kończę to ujęcie, słuchajcie, z tego tarasu. I tak, zjeżdżamy sobie, słuchajcie, tutaj z
góry z recepcji na dół. Proszę. O. My, drodzy, założymy okularki, ponieważ jest jasno. I zobaczcie, schodzimy sobie teraz po fajnych schodkach na sam dół. Tu mamy pierwsze, słuchajcie, taki środek hotelu, pierwsze baseniki. Słuchajcie, zobaczcie, tu jest też jedno, zaraz wam pokażę, wejście dla niepełnosprawnych. Czyli można sobie, zobaczcie, wjechać tutaj tak spokojnie wózkiem, czy sobie zejść spokojnie. Ja schodzę sobie takimi schodkami, słuchajcie, które tu są dla ludzi normalnych. Zobaczcie, tu już mam taką część, taką wtolną. Tu jest też mini klub dla dzieci, słuchajcie. Proszę bardzo. Można sobie, dzieci mogą też w różne gry pograć, ale to nie wiem, czy to jest akurat niedobrą rzeczą. Na wakacje dla dzieci, o proszę. Siłownia, jest ładnie położona. Taki room do gry, na przykład z karty. Zobaczcie tutaj sobie, jak są pokoje hotelowe położone od tej strony. To jest ciepło, 25 stopni. O, zobaczcie, tu jest taki ładny basen. O. Proszę bardzo, jeszcze raz piękne palmy. Jest pochmurno, ale jest pięknie, 25 stopni ciepła. O, i słuchajcie, tak to wszystko wygląda. Dobra, bardzo fajnie. I co? Moi drodzy, pomalutku was zapraszam do tej części, gdzie są główne baseny i pokażę wam z góry plażę. Był mój balkonik, zobaczcie. Tu był mój balkonik. O, proszę, tak sobie mieszkałem. I schodzimy teraz, słuchajcie, pokazuję wam tutaj główną część basenową. Zobaczcie sobie, tutaj mamy piękne palmy. Ja akurat tu mieszkałem fajnie w tej części, dobra. O, i schodzimy sobie, słuchajcie, na główny basen. Dobra. Tu jest również bar przy plaży. O, słuchajcie. Ta część basenowa, kochani, jest wodą podgrzewaną. O. A ja już nie będę schodził na dół, tylko wam pokażę jeszcze ujęcie z innej strony. Tylko można sobie, słuchajcie, kupić takie tutaj leżaczki z pięknym widokiem, takie ekskluzywne, które kojarzycie na przykład z Turcji. Proszę. O, a tam widzicie, może dostrzeżecie tam w dali kupę kajtowców pływa, ponieważ tak jak mówiłem, no, pół godziny do godzinki takim spokojnym spacerkiem jest ta słynna plaża Sotavento. Więc jak ktoś lubi, kochani, windsurfing lub kitesurfing, to naprawdę hotel jest fajnie położony i może w nim zamieszkać, będzie miał blisko. Moi drodzy, a przed plażą pokażę wam jeszcze tutaj bar przy plaży i jest możliwość również jedzenia sobie tutaj lączyku. Zaraz wam pokażę, jak to jest. Ola? O, zobaczcie. Czyli jak wam się nie chce iść na obiad do tej głównej restauracji, w której ja byłem, to słuchajcie, też macie tutaj bar, proszę, o, z przekąskami. Takimi podstawowymi, zobaczcie sobie też to wszystko, co samo było w głównej restauracji, tylko troszeczkę w mniejszym wydaniu. O, cisza, spokój, czyli jak nie chcecie iść do głównej restauracji, to sobie tutaj jecie, słuchajcie, w tym barze i tutaj przy basenach. Tutaj ten kącik znalazłem przedwczoraj i zobaczcie. O, proszę. Kochani, tutaj nawet moje znajomi odpoczywają na koniec. I moi drodzy, dzisiaj tak, może wzburzone, ale zobaczcie. Tak wygląda ta malutka plaża, tu oficjalna. Tam jest Costa Calma. A tam, kochani, w tamtą stronę jest słynna plaża Sotavento. Także tak to wygląda. Moi drodzy, a ja was malutko będę żegnał z wiecznej wyspy Fuerteventura. No i co? Dziękuję wam
że oglądaliście mojego tego kolejnego vloga. Polecam Wyspy Kanaryjskie. Pamiętajcie, że ta pogoda tu jest bardzo różna. Jak ja to zawsze mówię, 3 dni słoneczne, 3 dni wieczne, czasami deszczowe. Trzymajcie się, dajcie się. Proszę Was o rezerwację na 2022-2023 rok. I co? I lajkujcie mój kanał, polecajcie znajomym. Do zobaczenia, Wasz fan Aleksander. Ola.